Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich. No i tak dziękuję za wpisy pod zmianą działania, tak, że niektórzy mówią, że dobre są takie krótkie strzały, no ale też są mi zdania, że lepiej są takie dłuższe, lepsze są dłuższe wywody i szerszy kontekst. No, więc trzeba i tak zrobić, żeby jednym i drugim dogodzić. Zresztą to też jest i pewna konieczność, że obok krótkich strzałów będą też szersze, trochę dłuższe nagrania, a to dlatego, że po prostu wymagają od tego, wymaga tego reakcja protestantów, prawda, na to, co piszą. Żeby pokazać troszkę szerszy kontekst i wykazać fałsz, jak sobie to za chwilę zrobimy w kolejnym nagraniu. Co zauważyłem i pewnie wy też. No jest tam sporo, ponad 100 wyświetleń, a jesteśmy zbawieni, czy będziemy zbawieni, tylko 5 wpisów. Jak strasznie spadła tutaj aktywność protestancka, jak wcześniej rozpisywali się, grzali klawiaturę ile wlezie, tak teraz słabiutko. Dlaczego? No właśnie to jest taka reakcja, której się spodziewałem. Jeden strzał i już nie wiedzą, co pisać, bo pod tym... Zobaczmy, protestanci, jak przychodzi o darmowym zbawieniu, że już jesteśmy zbawieni i się powie ogólnie, to będą lać wodę, ale to tak, będą... Ojej, to wiemy. Jeden fragment świętego Pawła z warunkami, będziecie zbawieni. I co? I co, drodzy protestanci, już powietrze z was uszło? Jeżeli wam święty Paweł dał między oczy? No, widocznie tak, bo już nie potraficie się obronić, już nie potraficie się odnieść do tego jednego zdania, prawda? Trochę więcej się tam rozpisał pan Rafał i pan Fałsz rzymskokatolicki pod filmem Obietnica. I też tutaj, no bo właśnie, zobaczmy, pan Rafał znalazł sobie troszkę takiej przestrzeni o łasce. On tam jest ekspertem od tak zwanej teologii łaski. Tam pisał, mówił, też chyba w linku napisał, że 14, gdzieś no, w połowie marca będzie organizowane jakieś tam sympozjum o teologii łaski. No, to, co on nazywa teologią łaski, my sobie nazwijmy po imieniu, czyli fantasmagorię na haju piekielnej siarki i swądu. Bo coś takiego może napisać właśnie tylko ktoś, kto jest na haju piekielnego swądu, prawda? To tak jak niektórzy tam pracują przy jakichś tam chemiach, nie? Wąchają jakieś kleje w pracy, czy tak dalej, nie? No to później tak troszkę na takim haju są, prawda? No to na podobnym haju, tylko że nie na klejach, budaprenach i innych, tylko na piekielnym swądzie człowiek może takie rzeczy płodzić. I o tym powiemy sobie teraz w nagraniu, to będzie troszkę dłuższe, to nie będzie 3 minutówka. Duch Święty i łaska w nas. No i za chwilę sobie do tego przejdziemy, to tak w formie właśnie spostrzeżenia, że jednak tutaj trochę protestantom się ukróciło, prawda? Patrząc na komentarze. Prawda, nawet nasz bohater, prawda, jak ktoś tutaj pana Spyszkiewicza nazwał maskotka kochana, jakoś zamilkła. No, może jest niedziela, powyjeżdżali ludzie na weekendy, prawda, i coś się więcej pokaże, no ale póki co jest jak jest. Tych wpisów jest niewiele, no bo co tu pisać, jak nie wiadomo co, jak nie ma co pisać. Prawda? Więc
Szczególnie mówię o tym nagraniu: jesteśmy zbawieni, czy będziemy zbawieni, prawda? 15 rozdział 1 do Koryntian, 1 i 2 wiersz. No. Wymiękła tutaj rura nawet panu Rafałowi, teologowi, i panu Fałrzymsko-katolicki. Wymiękli po prostu, no bo co pisać. Dobra, pozdrawiam, dziękuję wam za komentarze, za te, które są i za krótkimi nagraniami, i za dłuższymi. No, wyszło tak, że siłą rzeczy trzeba robić też i dłuższy komentarz, i teraz się zastanowimy nad fanaberiami, jakie tam nawypisywali panowie Rafał i Fał Rzymskokatolicki, o łasce i Duchu Świętym. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do wysłuchania następnego nagrania. Duch Święty i łaska w nas. Pozdrawiam.